Pierwsza połowa bardzo słabe spotkanie w naszym wykonaniu. W drugiej połowie chcieliśmy strzelić jak najszybciej kontaktową bramkę i powalczyć o przynajmniej jeden punkt. Niestety nie udało się. No szkoda, uważam, że na zakończenie tej rundy przegrywając jedziemy do domu, no nie jest za fajnie. No bo też chyba tak szybko stracona bramka często też trochę ten cały plan taktyczny na mecz może całkiem odmienić. No tak, no nie, zagraliśmy, powiedzmy sobie szczerze, bardzo słabe spotkanie w pierwszej połowie. Mecz się składa z dwóch połów, nie ma tutaj wytłumaczenia. Trzeba zagrać dwie połowy, żeby wygrywać mecze i przyjechaliśmy grać tutaj o 3 punkty. Fajnie by było mieć 30 punktów, niestety mamy 27 i kończymy tak, a nie inaczej. Na pewno nie jest źle. Też nie możemy być minimalistami i chcieliśmy mieć jak najwięcej tych punktów. Optymalnie było być 30 i bylibyśmy jeszcze w lepszych nastrojach. Myślę, że można być zadowolonym, ale z pokorą to przyjmujemy i przygotowujemy się trochę odpoczynku, urlop i myślimy o rundzie rewanżowej. Wiadomo, że każdy mówił, że czas jest naszym sprzymierzeńcem, że się zgrywamy. Wiadomo, że sztab szkoleniowy zrobi sobie analizę i na pewno klub gdzieś tam będzie chciał czy zrobić wzmocnienia, czy też jakąś tą kadrę zmienić i będziemy się starać o jak najlepsze miejsce grać, tak? Myślę, że tutaj akurat czas jest naszym sprzymierzeńcem i może być tylko lepiej, tak myślę. Dwie różne połowy w naszym wykonaniu. Pierwsza absolutnie taka, za którą należy się nagana nam wszystkim, bo bardzo źle weszliśmy w ten mecz, sprokurowaliśmy rzut karny na początku spotkania. Później w 23 minucie praktycznie był to gol, który w jakiś sposób uspokoił nas do końca pierwszej połowy, bo raczej myśleliśmy o tym, żeby nie stracić kolejnej bramki w tej pierwszej części, niż strzelić własną. Zmiany poczynione w drugiej części zdecydowanie ożywiły nasze poczynania. Myślę, że za tą drugą połowę, za ilość oddanych strzałów, była ta ilość strzałów zdecydowanie największa z tych wszystkich meczów dotychczasowych chyba, w których graliśmy, bo nie mieliśmy takiej połowy, żebyśmy aż tak strzelali. Dobrze bronił Damian Podleśny, mijaliśmy cel o parę centymetrów, trafiliśmy poprzeczkę. Nie udało się strzelić honorowej bramki. Z przebiegu meczu gospodarze myślę, że po tej pierwszej części zasłużyli na zwycięstwo. Gratuluję Mariuszowi, klubowi, a my aby do wiosny. Będziemy starali się przemeblować troszkę skład, jeśli chodzi o jakość gry, bo zdajemy sobie sprawę, że licząc na stały fragment, rzut wolny, rzut rożny, to daleko się nie zajedzie, jeśli chodzi o miejsce w tabeli. W związku z tym ta pierwsza runda za nami, mamy 27 punktów. Wiemy przynajmniej, nad czym mamy pracować przez te 2 miesiące najbliższe. Nad kreowaniem gry, nad poprawą jakości, jeśli chodzi o wykorzystanie naszych napastników skrzydłowych i ofensywnych formacji, bo to jest naszą piętą achillesową. Ale tak postanowiliśmy, że na początku będziemy starali się robić wszystko, żeby gromadzić punkty i nie tracić bramek. Udawało nam się to przez większość meczów w tej pierwszej rundzie. No a teraz przyjdzie czas na spokojną pracę nad kreowaniem elementów ofensywnych. Co do początku meczu jeszcze też chcę powiedzieć, piłkarze prosili, żeby tego nie mówić, ale mieliśmy duży problem, jeśli chodzi o sprawy żołądkowe, bo ciężko było skoncentrować się na meczu na początku, gdzie wielu zawodników musiało korzystać z toalety. Ja bym również zaczął tak jak tutaj trener, że mieliśmy dwie różne połowy, tak? Pierwsza to pewnie to, co graliśmy w większości meczy, natomiast wyniki wiemy, jakie były, tak? Nie chciałbym już wracać do historii, zostawić tą rundę tak naprawdę, że graliśmy, dobrze przegrywaliśmy mecze, że przegraliśmy bardzo wysoko tutaj z Bytowią, że graliśmy w euforii, tak? Że trafiliśmy na Legię Warszawa, gdzieś naszym to marzeniem i oczywiście wygraliśmy tutaj z przeciwnikiem o tą możliwość. Natomiast dzisiaj ta pierwsza połowa, no to co chcieliśmy, tak? Byliśmy agresywni, szybko dochodziliśmy, szybko odbieraliśmy te drugie piłki, bardzo ważne.
te działania w ofensywie, ale przede wszystkim właśnie w defensywie. No, nie pozwoliliśmy na, tak naprawdę jeden celny, aż groźny, oczywiście groźny strzał drużyny Bełchatowa. Natomiast w drugiej połowie prowadziliśmy 2-0, także tu też nie można całego meczu w takim tempie grać, zwłaszcza ostatnią kolejkę. Wiemy, że swoje problemy też mieliśmy kadrowe, ale najważniejsze, że uzbieraliśmy tych punktów, co w zeszłym roku. Chciałbym podziękować oczywiście wszystkim swoim zawodnikom, ci co grali więcej, mniej, za tą rundę, wszystkim kibicom, wszystkim osobom związanym z klubem. Powtarzam, mieliśmy trudne chwile, natomiast wielkość jest po prostu z tego wyjść. Myślę, że to jest droga, co dzisiaj zagraliśmy przede wszystkim w pierwszej połowie, ale w ogóle w ostatnich tutaj meczach, to jest droga do tego, że można w Chojnicach jeszcze tą piłkę cały czas robić na dobrym poziomie. Dziękuję bardzo.